Już blisko 90 dzieci uciekających przed wojną w Ukrainie dołączyło do szkół i przedszkoli w gminie Końskie. Najwięcej, bo 30 uczniów przyjął zespół placówek oświatowych w Stadnickiej Woli, 22 szkoła podstawowa w Dziebałtowie. Tę drugą placówkę odwiedziliśmy z naszą kamerą. Dla niewielkiej jednostki w Dziebałtowie przyjęcie 22 nowych uczniów z dnia na dzień to spore wyzwanie organizacyjne. Od momentu, kiedy pojawiły się ukraińskie dzieci, w ogóle uchodźcy z Ukrainy w ośrodkach w Sielpi, to wiadomo było, że jeżeli trafią one do szkoły, to trafią w pierwszym momencie do szkoły w Dziebałtowie. Szkoła Dziebałtów to obwód Sielpi Wielkiej. Tutaj mamy naszych uczniów, Polaków, którzy z Sielpi do szkoły w Dziebałtowie dojeżdżają. I 14 marca pojawiły się pierwsze mamy z dziećmi, które zdecydowały się zapisać je do naszej szkoły. I od 15 marca ta grupa urosła do 23 uczniów. Taki mamy stan na dzisiaj, co w małej szkole, w której wcześniej było 151 uczniów, jest sporym odsetkiem i sporym problemem. W Dziebałtowie mimo to wciąż jest kilka wolnych miejsc dla dzieci w klasie pierwszej oraz klasach 5, 6, 7 i 8. W całej gminie Końskie na wtorek 29 marca przyjęto do szkół i przedszkoli dokładnie 89 uczniów. W tej grupie 16 dzieci to przedszkolaki. Wielu rodziców ukraińskich póki co nie zdecydowało się posłać dzieci do naszych szkół. Tylko na Sielpi mamy 203 dzieci w wieku od 1,5 roku do 15 roku życia, więc takich, które mogą trafić do przedszkoli lub do szkół podstawowych. Duża część z pozostałej grupy dzieci uchodźców z naszego regionu uczestniczy w zdalnych zajęciach, które organizuje ukraińskie Ministerstwo Edukacji. Co więcej, część spośród 89 uczniów chodzących do koneckich szkół także bierze udział w zdalnych lekcjach tworzonych przez swój rodzimy system edukacji. Uczniowie przyjęci do szkół w gminie Końskie korzystają z publicznego transportu. One zaraz pierwszego dnia wsiadły razem z grupą dzieci polskich, przyjechały do szkoły. Pod szkołą je wysadzamy w naszej zatoczce, poza zdjęciach ze świetlicy wychodzą wyprowadzane przez panie i wędrują z powrotem na przystanek w Sielpi, gdzie odbierają je mamy. A jak wygląda współpraca ukraińskich uczniów z polskimi? Jak szkoła radzi sobie z barierami językowymi? O tym ponownie dyrektor Beata Zbruk. Ta asymilacja, im młodszy rocznik, tym jest pełniejsza i fajniejsza, a im starszy, tym bardziej dojrzała i wyważona. W przypadku tych małych dzieci one szybko łapią mi kontakt, szybko uczą się podstaw języka, świetnie współpracują na WF-ie, na przedmiotach artystycznych. Tutaj nie ma jakichś dużych różnic. Natomiast w przypadku dzieci starszych było wyraźnie widać traumę i było widać zamknięcie i co jest chyba naszym największym sukcesem, już w tej chwili widać, że one się zaczynają śmiać, bawić, nawiązywać takie relacje towarzyskie między sobą. No i to jest chyba to, co tak naprawdę zyskamy z całej tej sytuacji. Jeśli chodzi o barierę językową, dzieci mają od zeszłego tygodnia dwie dodatkowe godziny języka polskiego na każdy etap edukacyjny z naszymi nauczycielami, którzy uczą je języka polskiego. Również od zeszłego tygodnia zatrudniona jest nauczycielka, która jest Ukrainką mieszkającą już od 2 lat w Polsce, która służy nam jako pomoc w tych najbardziej newralgicznych momentach, kiedy no naprawdę nie potrafimy się dogadać. Przy czym, co jest dla nas ważne, te dzieci mówią po ukraińsku, zazwyczaj słabo po angielsku i nie chcą mówić po rosyjsku, który byłby takim językiem, zwłaszcza dla starszych nauczycieli z grona, łatwiejszym do ogarnięcia. Więc rzeczywiście ta pomoc nauczycielki ukraińskiej była nam niezbędna i świetnie, że ją mamy. Szkoły w całej Polsce, także w naszym regionie, radzą sobie z napływem nowych uczniów. Gorzej jest jednak z samym systemem edukacji. Trudno bowiem uczyć ukraińskiego ucznia, na przykład 7 czy 8 klasy, pod kątem przygotowania do egzaminu kończącego podstawówkę, skoro nie wiadomo, jak on będzie dla nich wyglądał i czy w ogóle będzie zorganizowany. Nauczyciele w całym kraju narzekają na brak jasnych instrukcji i decyzji na szczeblu centralnym.